ruszyły. Dobrze przyjął start Butch i na razie prowadzi, ale tam usiłuje wyprzedzić Gola, ale na razie nie daje rady. Na drugiej pozycji galopuje Bowie, blisko Baritone. Na ostatniej pozycji Suo poprawia Excalibur. Prowadzi Butch. Na drugiej pozycji Bowie. Butch, Bowie. Excalibur w tej chwili jest trzeci. Dalej Jebel, Baritone i Suo. Butch na czele. Od samego startu. Na drugiej pozycji Bowie. Też Excalibur jest trzeci. Butch, Bowie, Excalibur, Jebel, Baritone i Suo. Do celownika jeszcze 1400 metrów. Na czele Butch, na drugiej pozycji Bowie, trzeci Excalibur, a tam na końcu konie galopują prawie łeb w łeb. Nadal Butch, Bowie, Butch, Bowie, Excalibur, Baritone, Suo. Tam na końcu, jak wcześniej powiedziałem, jest ścisk i tam galopują konie bardzo, bardzo blisko siebie. Na czele Butch. Na drugiej pozycji Bowie. Baritone jest na trzeciej pozycji przy bandzie. W tej chwili stawka się mocno, mocno zgrupowała, ale Butch prowadzi. Excalibur przed wyjściem na prostą poprawił na drugą pozycję. I atakuje Butcha. Trzeci Bowie, czwarty Suo. Mocnym posyle Jebel i wyjście na prostą wyprowadza stawkę Bowie. Bowie jest pierwsze, tam przy bandzie sporo terenu zarobił Baritone, ale Bowie nadal na czele. Bowie, Baritone, Butch, Excalibur, 400 metrów do celownika, już 350. Bowie jest na czele, ma przewagę, 200 metrów do celownika. Bowie, powiększa przewagę, zaczyna finiszować polem Excalibur, ale Bowie utrzymuje pierwszą pozycję. Excalibur w tej chwili jest na drugiej, w ślad za nim Suo i celownik. Bowie, Suo, Excalibur, Baritone i na końcu Butch, a przedostatni Jebel.